tradycje stały się u nas uroczyste obchody dnia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jak co roku zawsze rozpoczynamy ją uroczystą mszą świętą. Potem przychodzimy tutaj pod pomnik, aby pochylić głowę, złożyć kwiaty, zapalić znicze i oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę, niepodległą Polskę. Nie jeden z nas różne myśli ma teraz, różne pytania zadaje. Podobnie jak nasi praojcowie podczas zaborów ponad 100 lat przekazywali te najważniejsze wartości jeden drugiemu, aby Polska była Polską. Nie jeden zadawał pytanie, czy warto tak cierpieć za wolną Polskę? Jak odbierano im majątki, zabierano dobytek, zwierzęta, czy nie pytali, czy warto? Czy nie zadawał pytania nie jeden ojciec lub matka, gdy patrzyli na własne głodne dzieci, bo nie mieli i nawet chleba do syta dać? Czy pytali, czy warto, gdy czekały dzieci, żony, matki, na ojców, mężów, synów, którzy mieli wrócić z powstania, z więzienia, a nie wrócili, bo nie zginęli? Czy warto? Była jedna odpowiedź, że warto. Dzięki tej odpowiedzi Polska była wolna, niepodległa, bo głównym celem wszystkich ludzi była niepodległa Polska. To już tradycja, że u was rozpoczynamy co roku obchody Święta Niepodległości. U was, czyli w Sforach. Jak to Święto Niepodległości wygląda dzisiaj i czy ma jakąś swoją wymowę? Tak, już tradycją stało się uroczyste obchody od rocznicy odzyskania niepodległości. Zawsze ją rozpoczynamy mszą świętą, później idziemy pod pomnik, składamy wieńce, zapalamy znicze i oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, którzy cierpieli, którzy zginęli. Co jeszcze w planach dzisiaj? Co teraz mamy przyjemność oglądać? Teraz jest występ orkiestry Dęty z Łomas, bo zawsze ich gościmy. Później będzie wystąpienie wójta, część artystyczna, biegi, bieg dla niepodległości. Będą fajne nagrody, atrakcyjne. No oczywiście strażacka grochówka, którą wszystkich poczęstujemy. Wspólne ognisko, śpiewy pieśni patriotycznych. Także będziemy się bawili do wieczora. Za rok to tylko nic innego nie robić, tylko do was w odwiedziny i bawić się razem z wami, świętować razem z wami. Tak, dziękujemy bardzo wszystkim za przybycie, zapraszamy za rok. Święta Niepodległości. Wypada ono 11 listopada, ale my już dzisiaj obchodzimy rocznicę. Rocznicę niepodległości. Po 123 latach niewoli, zaborów, Polska powstała na nowo. Istniała przedtem przez 8 wieków, od drugiej połowy X wieku, lecz upadła. Upadła pod ciosami potężnych państw Rosji, Austrii, Prus. Historia zawsze jest dobrym nauczycielem i niezastąpionym źródłem, z którego musimy czerpać wiedzę o tym, jak nie zaprzepaszczać dorobku i szans na sukces. Powinniśmy każdego dnia uczyć się demokracji, działać tak, aby łączyć, a nie dzielić. Podobne jak w poprzednich latach. Gromadzimy się tutaj w Sforach. Weszło to już w kalendarz. Ta data jest gminną uroczystością. Strażacy miejscowi, jednostka miejscowa podtrzymuje tą tradycję, właściwie rozpoczęła. A teraz kultywuje ten dzień uzyskania niepodległości. A wójcie, gdzie jesteśmy i w czym uczestniczymy? Dzisiaj jesteśmy w Sforach, niedziela,
Byliśmy z samego rana na mszy świętej poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości. Jesteśmy właściwie w przededniu tej rocznicy 11 listopada. W kalendarz nasz gminny została wpisana ta data i każdego roku spotykamy się przed pomnikiem, składamy hołd, a później świetlicy podniosła uroczystość patriotyczna w wykonaniu młodzieży. Ogromadzamy się przy pomniku, mówimy o minionych czasach, o odzyskaniu wolności i zastanawiamy się, czy ta wolność jest dana nam raz na zawsze, czy tą wolność należy pielęgnować każdego dnia. Właśnie, nas nikt nie wzywa dzisiaj do boju, za szablę nie chwyta, ale my musimy swoją postawą dać wyraz swojemu patriotyzmowi, swoją postawą godnie żyć, bo my mamy dzisiaj godnie żyć i pracować. Młodzież uczyć się, takie jest przed nami zadanie. I w tą rocznicę odzyskania niepodległości, wesołego święta, rozważania takie właśnie snujemy. We'll be right back.
Pana, wiatę nad głową, co rozpaczliwym przedsięwzięciu błyska. Lecz te, co wiecznie spodnie się do głowy, da się zdjąć z tego stanowiska. Oddajmy hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Polskę. Pamiętamy o żołnierzach i z lekcji kościuszkowskiej, którzy z bronią w ręku walczyli o ideały Konstytucji 3 maja.